Witam wszystkich. Kolejny dzień testów, w którym jest pokazane, co było zmienione, jak było poprawione, by projekt można było pomału finalizować. Będzie pokazane to krok po kroku, co było zmieniane. Zapraszam. Nowy sposób spłycenia alternatora. Wystarczy podkręcić manualnie obroty powyżej 4500, no i alternator sam się zbudza. Skrzynka elektryczna została wyposażona w mały panel, który pokazuje aktualne napięcie, natężenie, ile watów wyprodukowaliśmy i możemy nawet obliczyć, ile amperogodzin oddaliśmy. Jak widać, w skrzyneczce znajduje się bocznik, który został podłączony do nowego przewodu. Stary przewód był podłączony na sztywno za pomocą linki 3 x 1,5 kwadrat. Teraz mamy 2 razy 4 kwadraty, więc troszeczkę będzie mniejszych strat, no ale niestety musiałem się nauczyć, jak to zaprasować, jak sam konektor jest na 16 kwadrat, a masz do dyspozycji 8, więc troszeczkę to wyszło jak wyszło, ale kolejna część, czyli przedłużacz, który szedł już do płyt stykowych, został wykonany dużo bardziej estetycznie, przynajmniej mi się wydaje, no i troszeczkę lepiej mechanicznie. No i też trzeba było wykonać nowe połączenie do płyt stykowych, które będzie dużo lepsze. Kolejnym problemem były wibracje, które już po części zostały usunięte, ale jeszcze trzeba pracować. Jak widać, poprzednio kosiarka się trzęsła bardzo, bardzo mocno, a z tego powodu, że niestety klej, który zastosowałem prędzej, był za słaby. Niestety miał tylko 22 tonometry w maksie, ale jak widać, nie szkodzi, bo można użyć mocniejsze. Niestety troszeczkę uszkodziłem tylko wałeczek przy wybijaniu, ale po wyczyszczeniu wszystko jest przygotowane zaś do klejenia. Jak widać, troszeczkę tego syfu było i teraz użyję troszeczkę mocniejszego kleju, który ma między 28 a 35 Nm. Po raz trzeci raz z rzędu musiałem wymienić filtr, który samoczynnie się rozpada. Nie wiem dlaczego, ale widocznie ten typ tak ma. Zmodyfikowałem również dostawę gazu, to znaczy jest manometr wymieniony na jednobarowy. Jedynie w trakcie prób wyszło, że jest niestabilny. Tak samo jak problem z tym, że napięcie wraca z akumulatorów.